17 listopada o godzinie 3 w nocy dostaliśmy zgłoszenie od dyżurnego policji o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Jastrzębce. Po otrzymaniu zgłoszenia dyspozytor zadysponował 3 jednostki Państwowej Straży Pożarnej do tego pożaru, a następnie 4 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Po przybyciu na miejsce dowódca uzyskał informację od osób mieszkających w tym budynku, że w palącym się pomieszczeniu może być osoba poszkodowana. Natychmiast przeszukano to pomieszczenie. Okazało się, że faktycznie w środku był 52-letni mężczyzna. Po wyciągnięciu tego mężczyzny na zewnątrz funkcjonariusze Straży Pożarnej udzielili mu pomocy przedmedycznej i przekazano go zespołowi pogotowia ratunkowego. No niestety lekarz stwierdził zgon. Działania polegały na ugaszeniu tego pomieszczenia, które się paliło, a także na ochronie pozostałych pomieszczeń w tym budynku. Był to budynek wielorodzinny, dwukondygnacyjny, także dbaliśmy o to, aby ogień nie wydostał się na drugą kondygnację i na pozostałe pomieszczenia. Po ugaszeniu przekazaliśmy sprawę policji. Policja w tym momencie prowadzi dochodzenie na temat tego pożaru. Również 17 listopada o godzinie 8:20 rano dostaliśmy zgłoszenie o wypadku drogowym w miejscowości Jugowiec. Na miejsce zadysponowano 3 samochody ratowniczo-gaśnicze, 2 z Komendy Powiatowej w Środzie Śląskiej, 1 z OSP Rakoszyce. Po dojeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono, że w polu około 15 metrów od drogi stoi rozbity samochód, w którym znajduje się uwięziona kobieta. Pasażerka tego samochodu. Przybyły na miejsce zespół pogotowia ratunkowego stwierdził zgon tej kobiety. W karetce pogotowia udzielana była pomoc medyczna kierowcy tego samochodu. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz na wykonaniu dostępu do uwięzionej kobiety w tym samochodzie.